Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się. Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie. Te słynne dwa zdania świętego Jana Pawła II z jego programowej papieskiej homilii stawiały w centrum Chrystusa i również skupiały się na człowieku. Te i późniejsze słowa: niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. My Polacy zapisaliśmy głęboko w swoich sercach. One nas podniosły i poprowadziły ku wolności, tej zewnętrznej i tej duchowej. Przez lata to papież z Polski dźwigał naszą ojczyznę na swoich barkach, pomagał nam przetrwać mroczne czasy komunizmu, przejść przez nihilizm drapieżnego kapitalizmu, zachować twarz jako wspólnocie. Przypłacił to krwią i cierpieniem. Dziś praktycznie każdy z nas, Polaków, mógłby osobiście powiedzieć, jak wiele zawdzięcza Janowi Pawłowi II. On jest naszą narodową dumą, podporą i fundamentem, naszym duchowym ojcem. Dzisiaj, 18 lat po śmierci, to Jan Paweł II potrzebuje naszego osobistego świadectwa. Dość szczuciu i oczernianiu, dość hejtowi, dość medialnym ustawkom. Przypominamy, że nawet w świecie postawionej na głowie idei wolności każdy ma prawo do dobrego imienia i do rzeczowej obrony. Księża i nasze parafie także. Dość pseudodziennikarskim reportażom i strojącym się w moralne piórka pseudokatolickim publicystom. Archiwa i wnioski pozostawmy rzetelnym badaczom. Wyrazem naszej solidarności niech będzie nasza obecność. 2 kwietnia na papieskich marszach organizowanych w obronie dobrego imienia Jana Pawła II w wielu miejscach Polski. Warszawa, Kraków, Szczecin, Wrocław, Tarnów, Zakopane, Wadowice, Białystok, Lublin, Gdańsk, Gorzów, Rzeszów, Łódź, Jelenia Góra, Bolesławiec, Wałbrzych i wiele, wiele innych. A jeśli nie możesz wziąć osobistego udziału w papieskim marszu, wejdź do swojej izdebki i pomódl się za Kościół, pomódl się za Polskę i za ich prześladowców. Niech to będzie nasz odruch serca w obronie dobrego imienia Jana Pawła II.